No dobra, czas najwyższy porozmawiać o najbardziej przeze mnie oczekiwanej serialowej premierze 2017. Tak jest, nie Iron Fist, nie Defenders, nawet nie Riverdale, a Legion. Dzięki uprzejmości Fox Polska miałem możliwość obejrzenia 3 pierwszych odcinków tego serialu, co myślę, że dało mi całkiem niezły pogląd na to, czym ta produkcja w zasadzie jest. Ale nie martwcie się, nie będzie tutaj żadnych spoilerów. W zasadzie nie będę w ogóle mówił tutaj żadnych konkretnych rzeczy o fabule. W ogóle pominę temat fabuły. Chcę wam dać do zrozumienia po prostu, czego mniej więcej możecie się spodziewać. Czy ten serial w ogóle jest? A musicie wiedzieć, że jest czymś kompletnie innym niż inne superbohaterskie seriale, niż jakiekolwiek komiksowe seriale, jakie obecnie są dostępne w telewizji, czy na Netflix, gdziekolwiek. Nie oczekujcie tutaj akcji, nie oczekujcie nawet jakichś rozbudowanych elementów obyczajowych, jak z seriali CW. To jest coś zupełnie innego. Serial jest bardzo powolny, jest bardzo psychodeliczny, jest ciężki do zorientowania się na początku, co się w zasadzie dzieje. It was her power, I think. Can you explain that? So was he crazy or continue? He believes he's mentally ill. To jeden z tych seriali, czy jedna z tych historii, gdzie dostajesz pewne strzępy historii, pewne strzępy rzeczywistości i dopiero powoli w trakcie oglądania udaje ci się częściowo poskładać to wszystko do kupy. Dostajemy naprawdę masę teoretycznie niepowiązanych ze sobą scen, teoretycznie niepowiązanych ze sobą elementów, które w trakcie tych 3 odcinków już zaczęły do siebie coraz bardziej pasować. Już ta zagadka stojąca za tym dziwacznym umysłem Davida Hallera powoli jest odkrywana, ale jesteśmy, myślę, jeszcze daleko od tego. I to jest niesamowicie fascynujące. To mi, całe oglądanie tego serialu mi przypominało bardzo lekturę Moon Knighta Jeffa Lemira, gdzie również przez większą część czytania sama historia była dosyć wciągająca, ale nie miałem zielonego pojęcia, co się w zasadzie dzieje, co jest realne, co nie jest realne, co w zasadzie robią bohaterowie, czy to istnieje, czy nie, czy to się dzieje naprawdę, czy nie. I co się w ogóle dzieje? Co to do cholery jest? You went off your medication. Wake up. Why? We're just... Potem dopiero z czasem te klocki się składały w jedną całość. Tutaj jest bardzo, bardzo podobnie. Pierwszy odcinek jest cholernym mindfuckiem. Praktycznie nie masz nigdy pewności, czy to, co właśnie widzisz, dzieje się naprawdę, czy to jest tylko część jakichś wspomnień, czy to w ogóle są wspomnienia, czy to jest jakaś inna rzeczywistość, czy to są jakieś wizje, czy to jest coś tylko, co zostało wymyślone. Nie masz nigdy tej pewności. Dopiero na sam koniec odcinka udaje ci się jakoś to poskładać do kupy trochę, a potem akcja idzie do przodu. Kolejne 2 odcinki są już spokojniejsze. O ile pierwszy odcinek to jest całkiem niezłe i dość dynamiczne w tym wszystkim przedstawienie nam Davida Hallera oraz postaci pobocznych, tak 2 kolejne odcinki skupiają się już bardziej na eksploracji umysłu Davida. I could help you rewrite the story of your life. Shall we begin? Kim jest David Haller w związku z tym? Mianowicie w komiksach jest to mutant, bardzo, bardzo potężny mutant, syn Charlesa Xaviera, który ma bardzo specyficzną mutację, która jest jednocześnie jego przekleństwem. Mianowicie ma w głowie ileś tam rozmaitych osobowości, z których każda dysponuje innymi supermocami. David nie za bardzo potrafi nad nimi zapanować. Gdybyście nie wiedzieli, że to jest postać z komiksów, myślę, że serial nie daje tego do zrozumienia jakoś bardzo. Są tutaj elementy, które błyskawicznie skojarzycie z X-Men. Nie będę może mówił, jakie konkretnie, ale myślę, że od razu poczujecie taki X-Menowy vibe na pewno. Natomiast niekoniecznie od razu to czuć na kilometr, że to jest historia komiksowa, bo no, to jest po prostu nowatorski, psychodeliczny serial, który wcale nie musi być powiązany. Aczkolwiek korzysta niewątpliwie z tych elementów komiksowej historii tej postaci i przede wszystkim korzysta z tego, ze specyfiki tej postaci, z tego, że ona nie do końca, że David nie do końca wie, czym jest, co potrafi, jak, gdzie są krańce jego możliwości. On to bardzo stopniowo poznaje. But you may be the most powerful mutant we have ever encountered. Can we take a break?
I to jest autentycznie fantastyczne. To, jak ten serial jest zmontowany, jak mimo tego, że poszczególne sceny nie do końca są ze sobą powiązane, nie do końca wiemy, jak mają się do siebie, ale one są zmontowane i zaprezentowane w taki sposób, że oglądamy taki po prostu strumień świadomości i praktycznie razem z bohaterami próbujemy poskładać sobie to wszystko do kupy. Także jest to w pewnym sensie wymagający serial. To nie jest serial, który puścicie sobie w tle i jednym okiem będziecie spoglądać i będziecie wiedzieć, o co chodzi, jak, nie wiem, Agents of S.H.I.E.L.D. czy inny Flash. No nie, tutaj trzeba patrzeć się w skupieniu w ekran, bo nigdy nie wiesz, czy ta jedna krótka scenka, ta jedna dziwna wizja, która się nagle pojawia, nie będzie miała znaczenia później. You're the key. The key to what? Winning the war? Ogromną zaletą tego serialu, chyba największą, zaraz przed stroną wizualną, montażem, reżyserią, są aktorzy, bo nie jestem pewien, czy gdyby nie fantastyczne role, to byłbym jednak w stanie przetrwać tę psychodeliczną jazdę bez trzymanki po meandrach umysłu Davida Hallera. Ale dzięki temu, że sam Dan Stevens, który gra główną rolę, ale także postacie drugoplanowe, są tak fantastycznie nakreślone, tak świetnie zagrane przede wszystkim, nie miałem z tym żadnego problemu. Przede wszystkim główny bohater robi moim zdaniem największe wrażenie. Jest jednocześnie dziwny i niepokojący, ale bardzo sympatyczny. To znaczy, jest to człowiek, po którym widać, że nie radzi sobie za bardzo ze swoim własnym umysłem, ale jednocześnie no, kibicujemy mu. Kibicujemy mu i wiemy, że prawdopodobnie popełni jeszcze nie jeden błąd w życiu i prawdopodobnie można mu w 100% ufać, i jakby on nie jest sam bezpieczny ze swoim własnym umysłem, tak mamy nadzieję, że będzie mu się wiodło, bo postać jest zagrana fantastycznie, moim zdaniem. To jest idealny Legion, naprawdę, nawet mimo tej jego nielegionowej fryzury. We can skip that part, unless you think it's relevant to... No, we don't have to. Okay, let's talk about it. Czy mam jakieś zarzuty do tego serialu? Powiem szczerze, że na razie nie wiem. Chodzi o to, że te trzy pierwsze odcinki nakreśliły kierunek, w którym ten serial dąży niewątpliwie. I to wszystko się bardziej skupia nie na fabule jako takiej, ale na takiej szkatułkowej kompozycji, w której zaglądamy do umysłu Davida i tam się okazuje, że tam coś jeszcze jest. I zaglądamy jeszcze do tego i potem jeszcze do tego. Zresztą sam David ma wspomnienia we wspomnieniach, więc jest to długa podróż. I póki co przez te trzy odcinki zaglądamy przede wszystkim do jego głowy, a sama akcja się nie posuwa do przodu. Więc no ciężko mi teraz powiedzieć, w jakim kierunku to podąży i czy to będzie dobry kierunek i czy będzie odpowiedni przede wszystkim payoff do tego wszystkiego. To znaczy, czy rozwiązanie tej zagadki będzie wystarczająco satysfakcjonujące, żeby usprawiedliwić rozwiązywanie jej przez ileś tam odcinków. To się dopiero okaże na koniec sezonu. The divisions were created by our government to track and study people like you and the ones they can't control. Ja wam mogę tylko powiedzieć na razie, że te pierwsze trzy odcinki są fascynujące, jeśli lubicie tego typu historie, jeśli podobał wam się ten Moon Knight, jeśli lubicie Legion komiksowy, jeśli czytaliście na przykład X-Men Legacy, serię solową z Legionem wydawaną w Marvel Now, to myślę, że ten serial wam podejdzie. Jeśli jednak oczekujecie czegoś w stylu X-Men, czegoś w stylu Flasha, to już nie za bardzo. Natomiast ja jestem bardzo póki co zadowolony z tego, co widziałem. Po pierwsze, ciężko mi powiedzieć, żeby historia była dobra, bo tu nie za bardzo jest historia, raczej tajemnica, którą powoli się odkrywa. Historia, która jest gdzieś tam skryta i dopiero ją powoli odsłaniamy, ale to jak samo to, jak serial jest zrealizowany, jak pokazano umiejętności telepatyczne na przykład Davida, jak pokazano te wszystkie postacie drugoplanowe i ich umiejętności, no to zasługuje moim zdaniem na uznanie. To naprawdę robi wrażenie i bardzo podoba mi się, w jaki sposób Fox i Marvel podeszli do tego tematu. Is this real? Ja na pewno gorąco ten serial rekomenduję, ale musicie pamiętać i mieć z tyłu głowy, że jest to coś kompletnie innego niż to, co widzieliście na Netflix, na ABC, na CW przede wszystkim. No jest to nowa jakość w pewnym sensie. Myślę, że można tak powiedzieć, bo myślę, że sama realizacja i pomysł na ten serial, no za to należy się na pewno pochwała. You have an extremely large amygdala. Thank you. Legion będziecie mogli sami obejrzeć 9 lutego na polskim kanale Fox. I
tak jak mówiłem, gorąco polecam, obejrzyjcie przynajmniej 2 odcinki. Myślę, że to już wam da pojęcie, w którym kierunku to pójdzie dalej. Aczkolwiek, kto wie, odcinków jest trochę więcej niż 3, więc nie wiem, czy jeszcze gdzie indziej nas twórcy potem nie zabiorą. Ja jestem zafascynowany tym, jaki pomysł stoi za tym Legionem. Myślę, że jeszcze będą zwroty akcji, jeszcze się dowiemy czegoś, co kompletnie wywróci ten serial do góry nogami. Także, no, gratulacje dla Fox i Marvela, że ten serial wypadł tak... ciekawie. Nie powiem jeszcze, czy dobrze, z tym poczekam do końca całego sezonu, ale na pewno ciekawie. Na pewno jestem pod dużym wrażeniem, jak to wypadło. No i oczywiście podzielę się opinią, jak już pojawi się pełny sezon. Tymczasem po 9 lutego dajcie znać, jak wam się podobało i czy serial zrobił na nas, czy ten pierwszy odcinek przynajmniej zrobił na was duże wrażenie. Takie przynajmniej jak dla mnie, bo akurat pierwszy odcinek jest, kurczę, no jest miazga po prostu. Dobra, na tym kończę moje tutaj zachwyty. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć!